Na boisku pojawili się już kapitanowie obu drużyn. Życzę sobie powodzenia. Podarze Seahawks, goście Panthers. Goście wybierają stronę monety przy losowaniu. Standardowa moneta przy losowaniu, którą używamy. Głowa zebry, zad zebry. Wasz wybór? Głowa zebry. Głowa zebry, wygraliście losowanie. Wybierzecie piłkę, możecie wybrać stronę. Ok, ustawcie się plecami do stron, które wybraliście. Panthers wygrali losowanie, wybrali odbiór piłki. Tutaj nie trzeba już chyba niczego więcej tłumaczyć. W trakcie rzutu sędziowskiego doszło do wyboru stron boiska, na których będą rozgrywać pierwszą kwartę zawodnicy obu drużyn. Także zadecydowało się w trakcie rzutu na to, która drużyna rozpocznie od formacji ataku, a która od formacji obrony. Jednak zanim obie te formacje pojawią się na boisku, wcześniej na murawę wyjdą formacje specjalne. Piłka zostanie odkopnięta przez Seahawks Gdynia w kierunku Panthers Wrocław. I teraz oczywiście Pantery po odbiorze piłki będą starały się z piłką przejść jak najdalej w kierunku endzone, czyli pola, gdzie są zdobywane touchdowny przyłożenia, które są warte 6 punktów. Te endzone oznaczone są przez pomarańczowe znaczniki na końcach boiska, przez te pomarańczowe pachołki, słupki. Gwizdek sędziego oznacza już rozpoczęcie spotkania i mamy piłkę w górze. Piłka odbijając się od jednego z zawodników Panther, od Miłosza Cynka, ląduje poza boiskiem, także tutaj formacja specjalna Seahawks Gdynia miała ułatwione zadanie, jeśli chodzi o zatrzymanie powracających Panther. Na boisku pojawiają się już nowe formacje ataku i obrony. Atakować będą Panther z Wrocław, bronić pola będą Seahawks Gdynia. I teraz krótki opis, jak będzie się odbywał, jak będzie się odbywało całe spotkanie. Formacja ataku ma 4 próby na przejście dystansu 10 yardów. Jeżeli im się to uda, są premiowani kolejnymi 4 próbami. Jeżeli ta sztuka im się nie uda, to wtedy na boisku pojawia się formacja ataku. Pojawia się formacja ataku. Seahawksa tymczasem długie podanie do Grzegorza Mazura. I proszę Państwa, mamy już pierwsze przyłożenie w tym meczu. Cóż za szybkie rozpoczęcie punktowe przez Panthers Wrocław. Tutaj po podaniu Kyle Israel do niekrytego Grzegorza Mazura, a ten nie miał nikogo już przed sobą, biegł w pole punktowe i Panthers Wrocław zdobywają 6 punktów po przyłożeniu. Także jeszcze nie zdążyłem dobrze omówić zasad, w jaki sposób rozgrywany jest mecz, a już pierwsze punkty na koncie Panthers Wrocław. No nie najlepszy początek spotkania dla Seahawks Gdynia. Teraz po zdobytych punktach odbywa się próba podwyższenia wyniku. Pojawiają się także też flagi na boisku. Flagi to te, powiem się kolokwialnie, szmatki rzucane przez sędziów. Oznaczają, że doszło do przewinienia w trakcie. Przed akcją. Nieprawidłowa zmiana w drużynie obrony. Ta kara jest odrzucona, wciąż podwyższenie. Drużyna, przeciwko której, która otrzymuje premię związaną z karą, może tą karę odrzucić. Tak jak mieliśmy w sercu przed chwilą, także wracamy do próby podwyższenia wyniku przez Panthers Wrocław. Dawid Łańczyszyn. Kopnięcie jest udane i jeszcze powtórzę na konto Panthers Wrocław, także pierwsza kwarta meczu, a Panthery z Wrocławia już na prowadzeniu 7-0. Zobaczymy, jaka odpowiedź będzie od Seahawks Gdynia. Jednak wcześniej pojawił się znów formacja na boisku, tym razem odbywać będą Panthers Wrocław wybierać Seahawks Gdynia. Dzieje się to, że przyłożenie. Ofensywa Panthers Wrocław górą nad
defensywą Seahawks Gdynia. Jak koordynator defensywy Seahawks Gdynia wspominał już przed rozpoczęciem tego spotkania w przedmeczowych komentarzach, wypowiadał się, że bardzo trudno będzie zatrzymać te długie podania od Kyla Izraela, no i tych wide receiverów Panthers wrocą. A na razie pomóc Gdynia Seahawks Gdynia. I przedziera się środkiem, tam kłopoty z zatrzymaniem. Prowadzony na ziemię i z miejsca, w którym został zatrzymany, atak rozpoczną Seahawks Gdynia. Także teraz to oni będą mieli 4 próby na przejście dystansu 10 yardów. Zobaczymy, jaka odpowiedź będzie od drużyny Seahawks. Na boisku przed spotkaniem i przed rozpoczęciem akcji. Kolejna flaga tutaj. Sędziowie nie szczędzą dzisiaj. Przed akcją niesportowe zachowanie, ławka drużyny Seahawks. Połowa dystansu do pola punktowego, pierwsza próba. No i cofnięci jeszcze przed akcją zawodnicy Seahawks. Tutaj chyba trener Maciej Cetnerowski zbyt żywiołowo zareagował. Także i jeszcze przed samym rozpoczęciem pierwsza próba 10 yardów do przejścia. Te 10 yardów wyznaczają znaczki, które znajdują się po drugiej stronie boiska. To linii autowej, przy której stoją rezerwowi Panthers Wrocław. No i zobaczmy, pierwsza próba. Mika Brown, krótkie podanie do Sebastiana Krzysztof. Ten środkiem boiska zatrzymany, ale to już jest po zdobyciu solidnej zdobycie jardowej. I od razu pierwsza próba zdobyta przez Sebastiana Krzysztofka w tej pierwszej akcji. Także po zdobyciu 10 jardów znów od pierwszej próby zaczynają Seahawks Gdynia. Znajdują się już mniej więcej w miejscu, w którym byli jeszcze nie tak dawno przed rzuceniem kary za niesportowe zachowanie. Mika Brown, teraz oddanie do Angelo Bis. Ten środkiem boiska zatrzymany. Kanapka utworzona na Angelo Bis. Choć to ta nazwa brzmi bardzo swojsko, to właśnie w trakcie tego kładzenia się na zawodniku zazwyczaj dochodzi do szeregu kontuzji. Tym razem tak nie było, ale na pewno ktoś to poczuł, ktoś odczuł to starcie z running backiem Seahawks Gdynia. A może to ten running back poczuł mocne uderzenia defensywy Panther. Jak na razie to już nie ma znaczenia. Druga próba, 4 yardy do przejścia. Jeszcze raz oddanie do Angelo Bistem, lewą stroną ma trochę miejsca. Wydychał go Krzysztof Tomczak poza boisko. Ale to już jest po zdobyciu pierwszej próby przez Angelo Bista, że te dwa szybkie biegi zagwarantowały kolejny zestaw 4 prób dla Seahawks Gdynia i od kolejnej pierwszej próby drużyna gospodarzy. Pierwsza próba 10 yardów do przejścia. Angelo Bis, running back z historią w NFL. Rozegrał 2 mecze w legendarnej drużynie Green Bay Packers jeszcze przed rozpoczęciem sezonu. Teraz kolejna próba biegowa, ale zakończona niepowodzeniem. 0 zdobyczy yardowych w tej akcji. Dobrze przeczytali to wszystko defensywni liniowi Panthers Wrocław. Druga próba, 11 yardów do przejścia tym razem. I kabra przy piłce rozgląda się za podanie. Atakowany tam, wywierana presja na rozgrywającym. Bardzo ładnie tańczy między defensywą. I kabra dalej utrzymuje się na nogach.
powalony przez Diante Batul, który wyjaśnia sytuację. Trzecia próba. 5 yardów do przejścia. Jeszcze raz utrzymuje się przy piłce, Mika Brown, bardzo ładne środki. Znów walony przez Diante Batula, właściwie na to wychodzi w tak Mika Brown. Na Walkera, Walker z Wrocław. Ale to już jest po zdobyciu pierwszej próby, także w tej trzeciej, można powiedzieć, krytycznej próbie. Seacoast Gdynia zdobywają kolejny zestaw czterech prób za sprawą bardzo ładnego czytania gry na boisku przez amerykańskiego rozgrywającego Brown. Krzysztof Wydrowski, trener Wrocław Aldos, pokazuje Mikę Brown do Russella Wilsona, rozgrywającego Seattle Seacoast w NFL. No, można powiedzieć, trudno się nie zgodzić co. Reakcją. Fal start numer 77 w drużynie ataku. 5 yardów kary, wciąż pierwsza próba. Trudno się nie zgodzić z opinią Krzysztofa Wydrowskiego, ponieważ Mika Brown nawet posturą przypomina Russella Wilsona. Także potrafi dobrze rzucić, dobrze pobiec. Jak widzieliśmy to jeszcze w akcji, jaka miała miejsce przed chwilą, a teraz była kara fal start od Gwizdana dla formacji ofensywnej Seacoast Gdynia. Do kary falstart dochodzi, jeżeli jeden z zawodników ustawionych na linii rozpocznie bieg, ruch przed snapem piłki, przed oddaniem piłki do jednego zawodnika z tyłu. Teraz Mika Brown, krótkie podanie do Marcina Blumy, niestety niekompletne. Będziemy mieli drugą próbę i dalej 15 yardów do przejścia. Po niekompletnej akcji podaniowej drużyna, która jest w ataku, wznawia akcję z miejsca, w którym rozpoczynała w poprzedniej próbie. Także mamy drugą próbę, 15 yardów do przejścia. Brown jeszcze przekazuje ostatnie uwagi swoim zawodnikom. Oddanie do Angelo Beast. Mało miejsca ma tam Angelo Beast i powalony sztabkami Bruta. Efektownie wpada na swoich kolegów, przygniatając amerykańskiego running backa. No i to będzie trzecia próba i 15. Poprzednio w trzeciej próbie udało się przejść wymagany dystans zawodnikom Seacoast. Zobaczymy, jak to będzie tym razem. Decyduje się na bieg z piłką lewą stroną. Zatrzymany także w trzeciej próbie. Nie udaje się z cyklą z Gdynia zdobyć kolejnej pierwszej próby. No i pytanie, jaką decyzję podejmie sztab szkoleniowy z cyklą z Gdynia w tej czwartej próbie? Czy będą się decydowali na przejście dystansu, jaki pozostał do przejścia, by znów rozpocząć od pierwszej próby? Czyli te 11 yardów, czy może jednak zdecydują się na tak zwany punt, czyli odkopnięcie piłki jak najdalej od miejsca, w którym się znajduje drużyna przeciwna, rozpoczynając swój atak, była jak najbardziej cofnięta w głębi pola. Jednak chyba zdecydują się przejść w tej czwartej próbie Seacoast Gdynia. 11 yardów, nikogo obok Miki Brown, wszyscy zawodnicy ustawieni. Gotowi do podania. Nawet Kiszczuk bliska złapania tego podania, ale piłka troszeczkę posłana za plecy. Wypada mu z rąk, także nie było odpowiedzi punktowej w tym rajdzie ofensywnym przez drużynę gospodarzy. Piłkę przejmuje formacja ataku Panthers Wrocław.
Do końca pierwszej kwarty zostało 6 minut i 10 sekund. I na boisku także pojawia się formacja defensywna Seahawks Gdynia. Do zakończenia pierwszej kwarty 6 minut i 10 sekund. Pierwsza próba 10 yardów do przejścia. Defensorzy z Kołc Gdynia.
że zatrzymywał tam Hubert. Holding także... na 69 w drużynie ataku. 10 yardów kary, powtarzamy drugą próbę. Doszło do przewinienia typu holding, czyli jeden z zawodników drużyny gości przytrzymywał w niedozwolony sposób zawodnika defensywy. Należą się Państwu wyjaśnienia, że zawodnicy ofensywy mogą tylko odpychać, blokować zawodników, defensorów. Jednak jeżeli dopuszczą się oni przytrzymywania za jakąkolwiek część, czy to strzała, na Narodowym Stadionie Rugby. Holding, numer 73 w drużynie ataku. Taka jest odrzucona w rezultacie akcji, trzecia próba. Jeszcze raz mamy... Mieliśmy na boisku holding, ale tutaj... zdecydowali się tę karę odrzucić. Jeżeli jest to kara przeciwko defensywie, to na pewno ta kara zostanie odrzucona. Niedozwolony kontakt przy podaniu, numer 1 w drużynie obrony. Ta kara jest odrzucona, rezultatem akcji przyłożenie. Kolejne przyłożenie zdobyte przez drużynę gości. Tomasz Dziedzic tym razem. I teraz przed próbą podwyższenia wyniku. Teraz będzie mieć ciekawe ustawienie przez Panthers Wrocław. Zabieg rutynowy, można powiedzieć, przez nich stosowany w trakcie tej próby podwyższania wyniku. A teraz Bartosz Dziedzic, flaga na boisku. Pozbywa się piłki Bartosz Dziedzic. Nie ma flagi podczas akcji. Nie było flagi podczas akcji, także nieudana ta próba podwyższenia wyniku przez Panthers Wrocław. Pozostajemy przy wyniku 13-0. Na boisku po raz kolejny pojawiają się formacje. Znów piłkę odkopują Panthers Wrocław. Odbierają Seahawks Gdynia. Można powiedzieć, że doszło do pewnego fenomenu w trakcie tego spotkania, ponieważ do tej pory, kiedy formacja ataku Seahawks Gdynia pojawiała się na boisku w meczach domowych, za każdym razem kończyło się to zdobytym przyłożeniem, a teraz można powiedzieć, trafili na kolejnego siebie rywala. Defensywa Panther jak na razie nie pozwoliła na żadną zdobycz punktową. Dawid Pańczyszyn, powrót z piłką zawodnika Seahawks, bardzo ładnie przedziela się, to jest dobry powrót ze strony Seahawks, który na pewno komfortowy w pozycji. Jakub Mazan ustawił formację ataku Seahawks Gdynia. Pierwsza próba, 10 yardów do przejścia. Na 37 yardzie formacja ofensywna Seahawks. Offense!
przy piłce, rozgląda się za podaniem od razu, naciska do przestępny sądek liniowy i to jest sak! Przemysław Cudak zatrzymał rozgrywającego Mika Grau. Można powiedzieć, że do tej pory świetnie sprawująca się linia ofensywna Seagulls ma problemy z zatrzymaniem defensywnych liniowych. Jeszcze raz Brown przy piłce, rozgląda się za podaniem, znów naciskany Brown i zatrzymany po raz kolejny. Tym razem Robert Rosołek, tym, który zatrzymywał amerykańskiego rozgrywającego Seagulls. Trzecia próba i dużo jardów do przejścia. Brawo przy piłce. A próba akcji polaniowej. Wysoko ta piłka leciała. Marcin Bluma dobrze pokryty. I nie miał szans tutaj złapać tej piłki. Także będziemy mieli próbę czwartą i teraz widzimy zmianę formacji na boisku przez Seagulls. Także będą decydowali się na punt, czyli to odkopnięcie piłki. To jest ta decyzja tutaj w pełni zrozumiała przez sztab szkoleniowy Seagulls. Głęboko na własnej połowie formacja ataku zakończyła swój rajd. Także decydują się na odkopnięcie Seagulls Gdynia. Też niecodzienny widok. I będzie próba powrotu przez Grzegorza Żamazura. Daleko nie udało mu się uciec z tą piłką. Od razu Piotr Nawrot, Hubert Chudy zatrzymali Grzegorza Żamazura. A od pierwszej próby rozpoczynamy. Do końca pierwszej kwarty zostało 30 sekund. Od pierwszej próby ataku rozpoczynamy. Panter z Wrocław. Pierwsza próba, 10 jardów do przejścia. Zamyczka pierwsza. Pytanie, czy jeszcze raz zakończymy pierwszej kwarty. Panter zdecydują się na zdobywanie punktów. Jak na razie akcja biegowa Marcus Sims. Przekam się wywinął defensorom Marcus Sims. Bardzo ładnie zdobyta pierwsza próba przez tego zawodnika. Pierwsza próba, 10 jardów do przejścia. Izrael, jeszcze raz oddanie do Simsa. Zatrzymany. Tym razem nie udało mu się zrobić tak wiele jardów. Klaudiusz Rostowski zatrzymujący Markusa Simsa. Koniec pierwszej kwarty. Koniec pierwszej kwarty. 13-0 prowadzą Panthers z Wrocław i po krótkiej przerwie, w której dojdzie do zmiany połów, wracamy do spotkania piątej kolejki Top Ligi.